Jest taki mit, że dziewczyny wolą typ macho i nie lubią miłych facetów. Więc ja chciałabym dzisiaj specjalnie dla Was, mili faceci, do tego, słuchajcie, mitu się odnieść. Będę rozprawiać się z tym mitem, czyli mitem, że dziewczyny wolą bad boyów, facetów typu macho. Myślę, że coś w tym jest pod tym względem, że często obserwujemy młode dziewczyny, które wpierw wchodzą w spokojny, harmonijny związek, który po kilku latach zmieniają na związek z właśnie takim gościem, chojrakiem, co to nie ja, gdzie ta dziewczyna musi za tym facetem się uganiać, gdzie jest masa emocji, przeżyć w tej relacji. Najczęściej to jest tak oczywiście, że ta relacja pada, a ta dziewczyna, tak już można powiedzieć nieco bardziej świadomie, decyduje się, że ci dobrzy faceci to nie, jednak nie są tacy źli. I wówczas można powiedzieć, że jej te takie standardy i wyobrażenie o tym, co tak naprawdę jest męskie, jest zweryfikowane. Ja myślę, że ten mit to nie jest tak, że on panuje tylko i wyłącznie w świecie mężczyzn, bo zwróćcie uwagę, że bardzo często ten sam mit, odwrotny oczywiście, krąży w świecie kobiet, dlatego że również tam mówi się czasami, że faceci tak naprawdę nie lubią dobrych dziewczyn. I często słyszymy o przypadkach, gdzie chłopak był z dziewczyną, która była dla niego super dobra, ułożona, dbała o niego, a on później zostawia ją i zmienia na jakąś zołzę. I często też z kolei się mówi, że mężczyźni tak naprawdę wolą zołzy. Niejedna książka na ten temat została też napisana. Także wydaje mi się, że to są takie dwa mity, które krążą, a które są de facto oznaką tego, że nie do końca dobrze rozumiemy, co tak naprawdę kobiety mają na myśli, mówiąc, że facet jest za dobry, że facet jest dobrym gościem. Kobiety to nie jest tak, że nie lubią dobrych gości. Kobiety nie lubią gości, którzy są nijacy, nudni, bez inicjatywy, którzy nie mają swojego zdania, którzy nie potrafią podjąć żadnej decyzji, tylko za wszelką cenę chcą się tej kobiecie przypodobać i dlatego pozwalają jej decydować o wszystkim i chcą po prostu jej, można powiedzieć, całego świata uchylić i ją zagłaskać, osaczyć co nieco sobą samym. Także to, co jest według mnie mega cenne, to zrozumieć, że bycie wrażliwym, dobrym gościem w dzisiejszych czasach to jest w ogóle zaleta, a nie wada. Ale kobiety nie mogą mieć wrażenia, że robicie to wszystko, żeby im się przypodobać, żeby po prostu za wszelką cenę je zdobyć. I nie możecie przez to sprawić właśnie wrażenia zdesperowanych, tylko muszą mieć wrażenie, że to wszystko, co robicie w swoim życiu, robicie dlatego, że to wynika z tego, kim jesteście. Czyli można powiedzieć, że jeżeli wrażliwości i dobroci towarzyszy jednocześnie kilka różnych, można powiedzieć, bardzo męskich postaw, o których chcę Wam zaraz powiedzieć, to broń Boże nigdy żadnej dziewczynie nie wydacie się nijacy czy niemęscy. Także wydaje mi się, że na przykład, to takie kilka przykładów wpierw będzie, jeżeli opiekujecie się swoją dziewczyną i chcecie jej pomagać w wielu rzeczach, to myślę, że w ogóle warto od samego początku komunikować siebie samego w ogóle jako gościa, który lubi się opiekować swoją kobietą, bo takie macie standardy, takim typem faceta jesteście. Jeżeli chcecie jakby pokazać kobiecie na samym początku, że jesteście męscy, to nie bójcie się mówić tego, że jesteście gościem, który szuka poważnej relacji. Ale to musi jakby sprawiać wrażenie, że to wynika z Was samych, no powinno wynikać z Was samych. Wydaje mi się, że są takie rzeczy, które kobiety bardzo cenią i taka właśnie można powiedzieć to połączenie tej wrażliwości i tego, że przed tą kobietą jakoś pokazujecie też trochę tego swojego dobrego serducha i tego, że tak, no jesteście czuli, jesteście uczuciowi i w połączeniu to z takimi pewnymi cechami bardzo męskimi będzie takim idealnym połączeniem, które właśnie sprawia, że jesteście mega męskim gościem w jej oczach, a pokazujecie również tą taką, można powiedzieć, nieco wrażliwszą stronę, która, uwierzcie mi, absolutnie zaurocza kobiety. Kobiety tak naprawdę właśnie chcą tej takiej mieszanki, można powiedzieć. Czym są te cechy bardzo męskie? Uwierzcie mi, mega wrażliwi, fajni, dobrzy goście mogą być mega męscy w oczach kobiet.
To są goście, którzy są mega świadomi, czyli wiedzą, kim są, wiedzą, co lubią, jakie mają wartości i tym wartościom są konsekwentnie wierni. Czyli ta taka transparentność pod tym względem, wiem, kim jestem, wiem, jaki jestem, wiem, jakie są moje wartości, którędy droga, którędy chcę iść przez życie, bo zgodnie z tymi wartościami, to jest coś, co dla kobiet jest bardzo super. Kolejna rzecz to jest to, że kobiety bardzo cenią sobie mężczyzn z planem, czyli z pomysłem, z wizją na siebie samego. Czyli mężczyzn, którzy potrafią... I również oczywiście to planowanie czasami dotyczy takich, można powiedzieć, krótkookresowych bardziej rzeczy, czyli potrafią też zaplanować coś dla Waszej dwójki. Ale generalnie można powiedzieć, że to jest mega męskie, kiedy facet wie, którędy chce iść przez życie. Czyli czego od życia chce. Czyli to może być na przykład to, że ktoś wie, że kiedyś w przyszłości chce się przeprowadzić za granicę. Albo że ten mężczyzna wie, że w życiu chce bardzo dużo podróżować i doświadczać nowych rzeczy. Jak można powiedzieć, że kobieta słysząc coś takiego wie jakby z czym będzie się wiązało życie z tego typu facetem. Kolejna rzecz, która jest bardzo męska, to jest odwaga. Odwaga co do tego, żeby do tej kobiety wystartować i też jakby pokazać jej, że tak, chciałbym spróbować się z tą spotykać, zależy mi na tym, żeby Ciebie poznać. I tutaj no bardzo jakby widać, kobiety na to zwracają uwagę już na samym początku, w jaki sposób jakby ten mężczyzna adresuje, można powiedzieć, tą znajomość. I warto nie zabierać się do tego jak pies do jeża, tylko od razu pokazać właśnie, że wiecie czego chcecie i chcecie spróbować. Nie ma co się tutaj tego wstydzić. I również to jest mega męskie, dlatego że umówmy się, no to wymaga odwagi, dlatego że liczycie się z tym, że ta kobieta przecież odmówi. Ale tą odwagę również można zauważyć później. Na przykład przez to, że potraficie się przyznać również do jakichś swoich słabości, wad, obszarów, w których jesteście słabsi, a na przykład nad którym na dany moment pracujecie. I myślę, że takie hojraczenie, to nie ja, tak naprawdę kobiety bardzo często interpretują w taki negatywny też sposób, dlatego że to nie jest męskie, jeżeli mężczyzna cały czas musi wokół wszystkim innym samcom udowadniać, że jest od nich lepszy. Także wydaje mi się, że bycie dobrym gościem w dzisiejszych czasach jest czymś mega fantastycznym i dobrym. I raczej kobiety się dzisiaj boją takich gości, którzy właśnie będą chcieli się bawić do 40, tak? I jest taki jakby teraz te wszystkie rzeczy, jakby w sensie ślub, inne jakieś tam wiązania się w stałe relacje, bardzo często jest obecnie przesunięte w czasie. Tak, coraz później się wiążemy, coraz bardziej skupiamy się często na jakiejś takiej karierze zawodowej i masa dziewczyn, moich przyjaciółek, dziewczyn naprawdę fajnych, ułożonych, no super lasek do tańca i drżańca, mówi, że jest problem mega z tym, żeby znaleźć właśnie takiego dobrego gościa, który jednocześnie byłby męski. Męski w kontekście tego, że nie zatraca się w relacji, czyli w tym wszystkim, że on chce być dla tej kobiety, to cały czas jednak chce też być sobą i on chce dawać, ale chce dawać super babce, która na to w jakiś sposób też zasługuje, w kontekście, że to nie jest tak, że tylko i wyłącznie wszystko chce wziąć, ale również w jakiś sposób ten mężczyzna musi pokazać, że on również chce być za to doceniony, za to, co robi. To nie jest tak, że ten mężczyzna daje bezwarunkowo i się zatraca i tą kobietę chce zagłaskać. Tylko warto jest, żebyście też jednocześnie cały czas pokazywali swoje standardy, to na czym Wam zależy, czego szukacie, kim tak naprawdę jesteście. No właśnie, i wtedy to jest taka idealna mieszanka, bardzo męska, więc nie bójcie się tej wrażliwości pokazywać, ale pokażcie też, kim jesteście i bądźcie w tym konsekwentni i odważni. I to jest po prostu coś, co kobiety uwielbiają. No. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania co do tego odcinka, co do tego, co powiedziałam, jeżeli czegoś nie rozumiecie, to piszcie śmiało. Jeżeli chcielibyście, żebym kontynuowała to, można powiedzieć, taką serię nieco bardziej skierowaną do mężczyzn, no to śmiało. Dawajcie mi pomysły, o czym powinnam dla Was nagrywać. Postaram się rozjaśniać Wam ten świat kobiecy. No i pomagać zrozumieć nas, babeczki. Jesteśmy strasznie fajne i dobre. I czasem szalone i w ogóle, no. Ale się nie bójcie nas, no. I nie bójcie się pokazywać, że jesteście wrażliwi. Myślę, że każdy z nas najczęściej jest taką mieszanką zarówno trochę tej wrażliwości, a trochę tego bycia takim twardym. Każdy z nas to ma. Tylko boimy się pokazywać, więc nie bójmy się. No. Buziakuję, zostajcie tutaj koniecznie ze mną na kanale. Wpadajcie na Facebooka, na Instagram i widzimy się tutaj na YouTubie w kolejnym odcinku. No i zaglądajcie koniecznie też do innych wideo, bo jest sporo wideo, które wyglądają, że są dla
dziewczyn, ale tam też dużo fajnych rzeczy dla facetów często jest. Tak słyszałam. No, dobra. Buziaki, cześć!